Maj to miesiąc matur. Maturzyści obowiązkowe egzaminy pisemne mają już za sobą. W Tarnobrzegu do matury przystąpiło 532 uczniów. Najwięcej uczniów, bo aż 186, mierzy się w Tarnobrzegu z egzaminami dojrzałości w liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika. Zdający przystępują do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych w części ustnej z języka polskiego i języka obcego nowożytnego, w części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W 2024 roku każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Drugiego dnia matur, czyli w dniu egzaminu maturalnego z matematyki, ekipa naszej telewizji z kamerą przekroczyła próg tarnobrzeskiej budowlanki, by sprawdzić, jak maturzystom z tej szkoły poszły egzaminy. Wszystkich zastaliśmy w dobrych nastrojach. Również dyrektor szkoły z pozytywnym nastawieniem podszedł do odbywających się w jego szkole egzaminów. Ja wierzę w to, że młodzież jest dobrze przygotowana i wiem o tym, nie wierzę, tylko wiem o tym, że młodzież jest dobrze przygotowana. Nauczyciele zrealizowali podstawę programową, nauczyciele powtarzali materiał z lewa, w prawa, od góry do dołu i było bardzo dużo powtórek. Także wierzę w to i wiem, że matura, że młodzież jest dobrze przygotowana do tych egzaminów. Wczorajszy język polski upłynął w spokojnej atmosferze, takiej radosnej, bo widziałem młodzież, która wychodziła i była zadowolona. Tematy, jak to się mówi, siadły, były przyjazne, były przystępne. No a dzisiejsza matematyka to zawsze dreszczyk emocji powoduje. Młodzież jest niepewna, może nie wszyscy, ale jest grupa zawsze młodzieży, że taka, która z tą matematyką nie jest za pan brat, co jest całkowicie zrozumiałe, bo ja sam pamiętam siebie, to bym, gdybym teraz podchodził do egzaminu maturalnego z matematyki, to bym bardzo drżał. Dzięki Bogu zdawałem tylko historię, bo akurat matematyki nie było. Szczęściem lub nieszczęściem dla obecnych maturzystów egzamin z matematyki jest i niektórym rzeczywiście spędzał sen z powiek. Ciężko, chociaż wydaje mi się, że był prostszy niż w tamtym roku. Ale było ciężko. Niech się dzieje wola nieba. Myślę, że zdałem, te zamknięte zrobiłem wszystkie. Ostatnie zadanie otwarte było ciężkie. Coś tam popróbowałem, aczkolwiek nie wiem, czy mi się udało. Czyli co, ile będzie procent? Myślę, że koło 70 się może zakręcę. Myślę, że zdałam. Nie, no myślę, że nie będzie najgorzej. Nie było jakoś trudne, więc myślę, że sobie poradziłam. Postresowałam się bardzo. Bo wczoraj ten polski był prosty, dlatego myślałam, że w rekompensatę matematyka będzie bardzo trudna, dlatego się mega stresowałam, ale chyba poszło dobrze. No, myślę, że dobrze, nie najgorzej na pewno. No, myślę, że zdane będzie. Zaskoczyły jakieś zadania? Raczej nie, raczej wszystko to co było. Michał, kto wygrał w starciu? Matematyka kontra ty. No powiem szczerze, mam nadzieję, że ja wygrałem. Były problemy. No, ale mam nadzieję, że się z nimi uparałem. Nie bałem się, bo podszedłem do tego na luziku bez żadnych nerwów. No i myślę, że dałem radę. A jak język polski wczorajszy? Wczorajszy język polski myślę, że też w miarę dobrze poszedł. Nie było też jakichś większych trudności. Temat się w miarę fajny trafił. Jak nie będzie kardynała, to będę zadowolony. Polski myślę, że mógł mi troszkę gorzej pójść, ale też nie był jakoś specjalnie trudny. Temat był prosty, bo był to bunt i jego konsekwencje. Odniosłem się do 4 lektur, które dobrze znałem, więc myślę, że dobrze mi poszło. Miłe zaskoczenie było, że łatwy był dla mnie, ale no, mam nadzieję, że żadnego kardynała nie zrobiłem na rozprawce. A ty jakie lektury wybrałeś do swojego wypracowania? Konrad Wallenrod i Macbeth. Wyniki matur 2024 ogłoszone zostaną online we wtorek 9 lipca.